Mleczna droga. Paweł przyjechał do mnie o godzinie 9 rano. Wypiliśmy kawkę, osiodłaliśmy nasze konie i ruszyliśmy na spotkanie z naszym serdecznym kolegą Andrzejem. Po krótkiej pogawędce ruszyliśmy w drogę. Dokąd? No w sumie nie mieliśmy sprecyzowanych planów, ale jak to Andrzej powiedział, oby do przodu. Tym razem wypadło na mnie, że to ja będę prowadził, w związku z czym pomknęliśmy w stronę naszych gór, czyli Peak District. Mimo tego, że mamy 6 października, jak Państwo widzicie, pogoda nawet nam sprzyjała. Raz mieliśmy naprawdę fajne słoneczko, a czasami gdzieś ono się chowało przez chwilkę za chmury, ale i tak było pięknie. Jak już wcześniej wspomniałem, nie mieliśmy żadnych skonkretyzowanych planów, więc jechaliśmy tam, dokąd wiodła nas droga. A ta czasem była lepsza, a czasem gorsza, ale tak czy owak, widoki przez cały czas mieliśmy przepiękne, a nawet spotkaliśmy tą wielką dziurę, czyli ten oto tunel. W razie jakiegoś konfliktu zbrojnego, co w dzisiejszych czasach jest bardzo prawdopodobne, będziemy przynajmniej wiedzieć, gdzie się schować. Im bardziej zbliżaliśmy się w stronę gór, tym bardziej wiatr przybierał na sile. W przerwie dotarliśmy w miejsce, gdzie wreszcie mogliśmy się posilić. Paweł, wreszcie ciepło, co? W kominku się pali. Pięknie, Andrzej zamawia kawkę. Także za chwileczkę będziemy odpoczywać. Feta plus szpinek pasz. Yes, please. Ale alkoholu nie zamawiasz? Nie. Nie dość, że jest przytulnie, to popatrzcie jeszcze, jakie piękne widoczki. Ale wieje. Andrzej jest w toalecie. Zaraz go zapytam o jego wrażenia. Andrzej, jak twoje wrażenia? Taka szita, że nie buja jeszcze, a tak jak w Ryanerze. Jak w Ryanerze, faktycznie. Słuchajcie, polecamy wam tą miejscówkę. Jest to na trasie między Buxton, bo tutaj nawet jak przyjdziecie po godzinie 12, to macie szansę na Full English Breakfast. A musicie wiedzieć, że nie we wszystkich pubach w Anglii możecie po godzinie 12 zjeść Full English Breakfast. Zazwyczaj zaserwują wam tak zwany brunch, czyli taką okrojoną wersję tego, co powinniście dostać przed 12. Właśnie idzie nasza kawa. Thank you very much. Thank you. Thank you. Nie wiem, co takiego Paweł zrobił, ale jego serduszko w kawie było znacznie piękniejsze. Andrzeja serduszka wam nie pokażę, ponieważ ono było po prostu złamane. Po dobrym śniadanku oraz pysznej kawie ruszyliśmy w dalszą drogę. Postanowiliśmy podjechać do pewnego miejsca, które chcieliśmy pokazać Pawłowi, a mianowicie do miejsca, w którym kiedyś po II wojnie światowej mieszkali i żyli polscy żołnierze wraz ze swoimi rodzinami. Tam też zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, no i oczywiście ruszyliśmy dalej. Mieliśmy się nie bujać, ale... A to nie bój. Zabijmy dalej.
tym razem postanowiłem przeciągnąć moich kolegów po jednym ze szlaków Mlecznej Drogi. Tak, moi drodzy, dokładnie, dobrze usłyszeliście. Kiedyś tą drogą jeździłem ciężarówką do farmy, aby zabrać mleko. I uwierzcie mi, w porze wiosenno-letnio-jesiennej to była naprawdę przyjemność. Natomiast zimą możecie sobie tylko wyobrazić, co tutaj się działo. I powiem wam szczerze, kiedy po raz pierwszy jechałem tą trasą w okresie zimowym, to serduszko miałem w gardle. Ale jak to mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Jak podają statystyki, w górach Peak District mamy największą ilość wypadków, jeśli chodzi o Anglię, związaną z motocyklistami. Dlaczego? Chyba tego wyjaśniać nie trzeba. Dużo wzniesień, mnóstwo zakrętów, wąskie drogi, a do tego te przepiękne widoki, które bardzo często niestety mają wpływ na naszą koncentrację. Co zawodowy kierowca? Paweł! Jedziemy, ja pierwszy. Jedź pierwszy. To, co się tam wydarzyło, niech pozostanie między nami, a tymczasem jedziemy dalej. Kolejnym szlakiem Mlecznej Drogi dotarliśmy do Muzeum Kolejnictwa, do miejscowości Chadelton, gdzie zazwyczaj na peronie możemy podziwiać stare lokomotywy. Tym razem jednak były tam tylko stare wagony. Zobaczcie, pójdzie. Przegramy. To już jest wiekowe. No powiedz mi, co to jest? To jest hamulec? No właśnie. Tylko do czego? O czym byś pan? Zapasowa taka. Zapasowa? Jakiś hamulec awaryjny. Kierownica, mówię. Później zabrałem chłopaków do mojej letniej rezydencji tuż u podnóża gór Peak District, gdzie niestety, jak się okazało, zapomniałem klucza od głównej bramy. Oczywiście żartuję. A tak, proszę państwa, zakończyliśmy naszą 6-godzinną eskapadę. Zatrzymując się w przydrożnym pubie, gdzie oczywiście ugasiliśmy nasze pragnienie. Chodźcie. Oj, najmocniej państwa przepraszam, to nie ten materiał filmowy. O, dosłownie było tak jak na zdjęciu. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Żegnamy się z państwem serdecznie i do zobaczenia w kolejnych.